Muzeum Narodowe w Warszawie przedstawia niesamowite przygody świętego Stanisława Biskupa i śmiałego Bolesława Króla. Wczesne średniowiecze. Stolicę Polski mamy w Krakowie. Krajem rządzi król, który władzę odziedziczył po tacie. Jeśli jesteś dobrze urodzony, zupełnie legalnie możesz wzbogacić się o wieś. Całą wieś. I z mieszkańcami ich milusińskimi, domami, polami. Mieszkańców ani milusińskich nikt o zdanie nie pyta. Choć to akurat żaden wyjątek, bo komunikacja generalnie szwankuje. Podróż z Krakowa do Gdańska trwa miesiąc. Po polsku się nie pisze i nie czyta. W urzędach i kościołach króluje łacina. Nie ma jeszcze czcionki ani prasy drukarskiej. Nie ma zatem gazet, elementarzy, podstawówek ani kartkówek z polskiego. Krzyżaków nie ma nawet w realu, o liście lektur nie wspominając. Nic dziwnego, że w świat poszło kilka wersji historii naszych bohaterów. Są tacy, dla których szwart z charakterem pozostaje król Bolesław, zwany śmiałym lub szczodrym. Król to raptus i nie cnota! Biskup słusznie grozi mu ekskomuniką! Inni dadzą się za króla posiekać, twierdząc, że Stanisław wcale taki święty nie jest. Biskup krakowski wcale nie grzeszy lojalnością. Kuma się przeciw królowi z możnowładcami, z Czechami i Niemcami! W sprawie śmiały kontra święty wątki polityczne mieszają się zresztą od początku z nadprzyrodzonymi. Oto przykład. W 1050 roku nasz Stanisław przejmuje od rycerza Piotra wieś. Wkrótce potem Piotr umiera. Kilka lat później jego krewni próbują udowodnić przed królem, że wieś wcale do Stanisława nie należy. Twierdzą, że jeśli nie przedstawi świadka transakcji, interes jest nieważny, a miejscowość ich. I tu robi się ciekawie. Niewiele myśląc, Stanisław wskrzesza Piotra i przyprowadza przed króla, gdzie eks-rycerz świadczy na jego korzyść. Na miejscu Bolesława zapamiętałbym to dobrze i nie zadzierał z biskupem, który umie wskrzeszać zmarłych. Ale ja jestem tylko prostym narratorem, a on królem. Kto Boga temu zabroni? Dość, że kilka lat później odprawiającego mszę biskupa Stanisława... Fiat voluntas tua. Wbrew radom własnych dworzan. Niech król się nie wykłupia. Z tą zdradą to była podpucha. Bolesław własnoręcznie zabija. Miecz! Duży błąd. Potężny. Obcięcie członków to kara całkiem popularna w średniowieczu. Znamy nawet rzadkie przypadki, gdy skazanemu udawało się przeżyć. Pod jednym warunkiem. Pierwszym obciętym członkiem nie mogła być głowa. Winny czy nie, Stanisław poniósł męczeńską śmierć. Targany wyrzutami sumienia król Bolesław ucieka. Jak pisał Gal Anonim, nie powinien był pomazaniec na pomazańcu jakiegokolwiek grzechu cieleśnie mścić. To bowiem wiele mu zaszkodziło, gdy przeciw grzechowi grzech zastosował. Jak donosi żyjący 150 lat później Wincenty z Kielczy, ciało biskupa Stanisława, choć rozczłonkowane przez królewskich karków, w cudowny sposób zrosło się i z należnymi męczennikowi honorami zostało złożone do grobu. Przed arcybiskupem gnieźnieńskim i biskupem wrocławskim zostały złożone zeznania świadczące o licznych cudach Stanisława ze Szczepanowa. 8 września 1253 roku w Asyżu papież Innocenty IV kanonizował Stanisława ze Szczepanowa. Legenda o śmierci świętego i cudownym zrośnięciu jego członków przez stulecia dodawała otuchy wszystkim tym, którzy w dobie rozbicia dzielnicowego i zaborów marzyli o zjednoczonym i silnym państwie polskim. Po awanturze z zabójstwem Bolesław traci koronę i ucieka z kraju. Do dziś nie wiemy nawet, gdzie znajduje się jego grób. Morał z tej historii. Możesz być wybitnym władcą,
centralizować władzę przeciw możnym i świetnie rozgrywać sąsiadów. Możesz fundować opactwa, możesz naprawiać finanse państwa, możesz być szczodry, możesz być śmiały. Jeśli nie umiesz trzymać nerwów na wodzy, możesz się pakować.